To jest główne wydanie zbliżeń. Olga Taraszka, witam Państwa i zapraszam. Zaczynamy od brutalnego pobicia ratownika medycznego w Bydgoszczy. Mężczyzna został zaatakowany w sobotę przez członka rodziny pacjenta, któremu udzielał pomocy. Ratownik z poważnymi obrażeniami głowy i twarzy czaszki trafił do jednego z bydgoskich szpitali. Dla ratowników medycznych z Bydgoszczy to miała być kolejna z wielu interwencji tego dnia. Takiego finału wizyty w domu pacjenta nikt się nie spodziewał. Do ataku na kierownika zespołu ratownictwa medycznego doszło, gdy chory był już w karetce. Swoją agresję na udzielającym pomocy mężczyźnie wyładował członek rodziny pacjenta. O szokującym zdarzeniu poinformowała w mediach społecznościowych Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Do tego zdarzenia doszło wczoraj około godziny 13:30 w Bydgoszczy. Do sprawy został zatrzymany 35-latek. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu i będą oczywiście z nim wykonywane dalsze czynności. Jak informują ratownicy, agresywny mężczyzna niespodziewanie otworzył drzwi karetki i wyciągnął siłą kierownika zespołu ratownictwa medycznego na zewnątrz samochodu. Uderzył go kilka razy pięścią w głowę. Medyk nie miał żadnych szans na ucieczkę i obronę. Z poważnymi obrażeniami głowy i twarzoczaszki trafił do jednego ze szpitali w Bydgoszczy. Decyzją lekarza dyżurnego szpitalnego oddziału ratunkowego został przyjęty na jeden z oddziałów szpitala celem dalszej diagnostyki i leczenia. Tymczasem policjanci przypominają, ratownicy medyczni znajdują się pod taką samą ochroną jak funkcjonariusz publiczny w czasie wykonywania obowiązków służbowych. Osoba, która zamierza kierować agresję w stosunku do funkcjonariusza publicznego, może liczyć się z tym, że usłyszy w związku z tym zarzuty, ponieważ jest to przestępstwo, jest to usankcjonowane w kodeksie karnym. Mimo to w dalszym ciągu ratownicy medyczni są znieważani i atakowani, dlatego systematycznie przechodzą szkolenia, w tym te dotyczące samoobrony. Żebyśmy wiedzieli, jak postępować, jak rozmawiać z potencjalnym agresorem, co mówić, a czego nie mówić. Naruszenie nietykalności cielesnej ratownika medycznego lub jakikolwiek atak na niego to przestępstwa, za które może grozić kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Karane są również ataki słowne dotyczące ratowników medycznych. Bydgoszcz, Edyta Starczewska. Trwają wybory uzupełniające do Senatu. Mieszkańcy Włocławka i powiatów włocławskiego, aleksandrowskiego, lipnowskiego i radziejowskiego mogą głosować do godziny 21. O mandat ubiega się 3 kandydatów. Na razie wybory przebiegają spokojnie. Procedura w tym wypadku jest prosta. Po wcześniejszym potwierdzeniu tożsamości należy odebrać kartę do głosowania, a następnie w wyznaczonym miejscu oddać głos na swojego kandydata. Jako Polacy powinniśmy wszyscy głosować, bo to jest nasz obowiązek i wtedy wydaje mi się, że mamy jakiś wpływ na to, co się dzieje w naszym kraju, w naszym mieście. Nie każdy wziął sobie to jednak do serca. W tych lokalach wyborczych zlokalizowanych w pobliżu centrum miasta do południa zagłosowało jedynie kilka procent uprawnionych do tego osób. 2-3% ogólnej liczby uprawnionych w stosunku do liczby, która przybyła na ten czas do lokalu wyborczego. W stosunku do innych wyborów jest to zdecydowanie mniej. Podobnie było w obwodowej komisji wyborczej przy ulicy Łęckiej. Mamy zarejestrowanych około 1330 wyborców w naszej komisji. Natomiast głosowało 50 osób. Podczas wyborów uzupełniających mieszkańcy Włocławka i powiatów sąsiadujących zdecydują, kto z 3 kandydatów otrzyma mandat senatora. Myślę, że jeżeli będzie w Senacie, to zawsze tą cegiełkę dobrego czegoś dołoży do Włocławka. Nasze miasto upada. Nikt nie ma po prostu osób, które się tym interesują. I dlatego myślę, że ten kandydat, na którego ja teraz zagłosuję, zajmie się tymi sprawami. W całym okręgu wyborczym numer 13 osób uprawnionych do głosowania jest ponad 370 tysięcy. W okręgu wyborczym numer 13 jest utworzonych 375 obwodów głosowania, w tym 360 to są obwody powszechne, a 15 zostało utworzonych obwodów odrębnych, to jest w zakładzie karnym, we Włocławku, w szpitalach oraz w domach pomocy społecznej. Każdy, kto chce oddać swój głos na kandydata, ma na to czas do godziny 21. Wyborca powinien pamiętać o tym, żeby zabrać ze sobą dokumenty tożsamości, czyli to na przykład dowód osobisty czy inny dokument. Może również mieć przy sobie komórkę z włączoną aplikacją mObywatel. Michał Górski, TVP3 Bydgoszcz.
Ponad 350 wiernych wyruszyło nad ranem z Bydgoszczy do Częstochowy. Uroczystą mszą świętą w katedrze pod wezwaniem świętego Marcina i Mikołaja rozpoczęła się 20. jubileuszowa piesza pielgrzymka diecezji bydgoskiej na Jasną Górę. Do celu pielgrzymi dotrą za 10 dni. Wygodne buty, plecak z najpotrzebniejszymi rzeczami i można wyruszać. By dotrzeć na Jasną Górę, bydgoscy pielgrzymi muszą pieszo pokonać ponad 330 kilometrów. Takie endorfiny, że masz siłę to zrobić. Okay. A obawiasz się czegoś? To już moja czwarta pielgrzymka, więc może pogoda mnie trochę przeraża. To jest moja pierwsza pielgrzymka, więc trudno mi powiedzieć, jak to jest pielgrzymować. Niepewność. Pewnie sobie dam radę, podejrzewam, że sobie dam radę, ale wiem, że to może być kosztem wielu poświęceń. Pokonanie takiego dystansu to dla ciała niemały wysiłek, jednak dla umysłu i ducha odpoczynek. Jest to dla mnie takie miejsce duchowego zatrzymania, mimo fizycznego trudu. Tutaj mogę się każdego roku zatrzymać, trochę wyjść na taką pustynię przy trudzie fizycznym, ale odpocząć od codzienności. Można się jakoś tam wzmocnić duchowo i odciąć się od tych problemów tutaj. No, po to idę, że tak jakoś emocjonalnie tutaj się pozbierać. Wspaniały kapłan, wspaniali ludzie. No i w ogóle no, siłę daje, jest za co zawsze dziękować i jest zawsze o co prosić. Także myślę, że no, nie można, jak przychodzi ten czas pielgrzymowania, nie pójść. W niedzielę z Bydgoszczy do Częstochowy wyruszyło ponad 350 osób. W całej diecezji bydgoskiej pielgrzymujących jest jeszcze więcej. Sama pielgrzymka diecezji bydgoskiej to jest 8 grup. To są grupy z Sępólna Krajeńskiego, z Górki Klasztornej, z Nakła nad Notecią, z Szubina, a następnie grupy bydgoskie. Tyle, ile diecezja ma lat, tyle rzeczywiście lat pielgrzymujemy. Jest też 20-lecie diecezji bydgoskiej, 21. pielgrzymka naszej diecezji. To jest to przeżywanie rekolekcji w drodze i budowanie wspólnoty. Zresztą też będą pielgrzymować w tym roku pod hasłem uczestniczę we wspólnocie Kościoła. Grupy diecezji bydgoskiej dotrą do Częstochowy 31 lipca. Na Jasnej Górze spotkają się z pielgrzymami z całej Polski. Bydgoszcz, Marcelina Bociek. A teraz przenosimy się do Brodnicy, gdzie królowała ekologiczna regionalna żywność. Na Przedzamczu odbył się 17. już piknik ekologiczny z królewną Anną. Wydarzenie, jak co roku, przyciągnęło tłumy. W tym miejscu króluje ekologiczna regionalna żywność, od przetworów aż po domowe wypieki. Każde gospodarstwo ma swój klimat, swoje tajniki, no i co? No i swoje receptury. Okazjonalnie na takie imprezy plenerowe wyjeżdżamy i przygotowujemy podpiwek swojskiej roboty, ciasto, chleb domowego wypieku. Jarmark ekologiczny w Brodnicy co roku przyciąga tłumy mieszkańców i turystów głodnych regionalnych wyrobów. My jesteśmy przejazdem i pierwszy raz jesteśmy w Brodnicy, zwiedzamy. Jesteśmy zaskoczeni, że trafiliśmy akurat na taki festyn, nie? Na takie dni Brodnicy. Byliśmy wszystko, próbujemy specjałów. Siostrzenica z Torunia specjalnie przyjechała, żeby tu ze mną pochodzić. No i zawsze coś kupimy, zdrową żywność, przyprawy, zioła. A może jakąś biżuterię? Biżuteria, kosmetyki, produkty z drewna, wszystko własnoręcznie robione. Wszystko rękodzieło, robimy to praktycznie od 3 lat. Jest to świeży temat, można powiedzieć. Ale tak no, wyszedł, można powiedzieć, przypadkiem, ale pięknie się przyjął. Brodnicki jarmark z królewną Anną liczy już 19 lat. Z każdym rokiem stoisk z regionalną zdrową żywnością przybywa. W tym roku jest już prawie 100 wystawców. A jak zdrowe jedzenie, to i ogólnie pojęte zdrowie. Miasteczko Zdrowia to też nieodłączny element tego wydarzenia. Tu każdy może wykonać bezpłatne badania profilaktyczne. Nie brakuje też atrakcji dla dzieci i występów artystycznych. Czyli i coś dla ciała, i dla ducha. Brodnica, Martyna Sobecka. Co łączy twórczość Fryderyka Chopina i jazz? Znana pianistka Lena Ledow pokazała, jak brzmi klasyka polskiego kompozytora w jazzowej aranżacji. Artystka zagrała dla szafiarskiej publiczności w ramach cyklu Wakacje z Chopinem. Każdego roku podczas urlopu w lipcu i sierpniu zapraszamy turystów, melomanów na cykl koncertów pod tytułem Wakacje z Chopinem. To jest dla uczczenia pobytu Fryderyka Chopina właśnie w tym miejscu w wakacje w 1824 roku, 1825, a w tym roku przypada piękna 200. rocznica pobytu tego kompozytora właśnie w szafarni.
Jazz używamy jako instrumentu dla przekazania pewnych moich przekonań o tym, że Chopin, z Chopina wynika cała muzyka XX wieku. Chopin jest źródłem. Chopin jest takim światem, kosmosem, z którego czerpali wielu kompozytorów XX-wiecznych i nadal czerpią. Jesteśmy po prostu zachwyceni i samą muzyką, i nie tylko, bo sam dworek jest przepiękny i tutaj te wszystkie okolice, także no, sprawia nam to dużą przyjemność, przyjazd tutaj. I taka niedziela jest taka upiększona właśnie wizytą tutaj w tym dworku. Dla jednych to symboliczna podróż do przeszłości, dla innych rozpoczynająca się właśnie nowa przygoda. Bez względu na motywację warto skorzystać z podróży zabytkowym ogórkiem. Tym bardziej, że atrakcyjny jest nie tylko przejazd pojazdem z PRL-u, ale również sam cel podróży, a tym jest dawna niemiecka fabryka. Drzwi dobrze zatrzaśnięte, więc można ruszać w drogę, tylko pojazd jakby inny niż zwykle i silnik też głośniej pracuje niż zawsze. Dla niektórych mieszkańców Bydgoszczy podróż ogórkiem to coś, co dobrze znają. Międzymiastowo przede wszystkim się jeździło, tak? Takimi autobusami, ale też pamiętam czerwone, którymi się jeździło po prostu po mieście. Może bardziej zrozumieją rzeczywistość, tak? W którym żyli ich rodzice czy dziadkowie. Mają taki żywy kontakt z tym. W ramach atrakcji można jechać Jelczem 706 RTO albo inaczej 043. Autobusy te kursowały na bydgoskich ulicach od lat 60. XX wieku aż do drugiej połowy lat 80. Anegdotami i ciekawostkami sypie jak z rękawa sam kierowca autobusu. To jest autobus na licencji czeskiej Skody, produkowany od 1959 roku do 86 roku w Jelczu w Polsce. I to był najpopularniejszy za dawnych czasów autobus, był dosyć wytrzymały jak na tamte czasy, w porównaniu z innymi markami autobusów, które się często psuły. Powrót do czasów PRL był możliwy dzięki specjalnej linii turystycznej. Ta kursuje kilka razy dziennie, ale każdorazowo z innego bydgoskiego osiedla. W ramach wycieczki retro można też zwiedzić Explozeum. Taka turystyka miejska jest bezpłatna, ale obowiązują wcześniejsze zapisy. Bardzo ciekawa inicjatywa, fajnie, że coś takiego z bydgoskiego budżetu obywatelskiego powstało. Jest to atrakcja na pewno dla mieszkańców miasta, jak i dla przyjezdnych, którzy no, na co dzień z takimi autobusami, z takimi pojazdami się już nie spotykają. W kolejną podróż ogórkiem z Muzeum Komunikacji w Paterku będzie można wybrać się 28 lipca. Wówczas zabytkowy autobus odjedzie o godzinie 9.15 z Górzyskowa, 11.15 z Łęgnowa Wsi, 13.15 z Flisów i 15.15 z osiedla Zimne Wody Czersko-Polskie. Kolejne przejazdy odbędą się w sierpniu. Szczegóły znajdują się w internecie. Bydgoszcz, Edyta Starczewska. Ptaki, nietoperze i ryjówki. Studenci zoologii UMK ruszyli w teren, aby z bliska przyjrzeć się życiu zwierząt kręgowych. Letni obóz w Borach Tucholskich to dla nich okazja, aby oderwać się od tradycyjnej formy wykładów. Wydłużony ryjek, jak widzicie. Zobaczcie, prawie w ogóle nie widać uszu. Futerko jest takie bardzo aksamitne, bardzo też gęste. Szukamy nietoperzy. No, znaleźliśmy. Prawie 30 nietoperzy było. Najpierw mamy turnusy, żeby ptaki rozstawiać siatki i łapać ptaki. Potem mamy ryjówki, jakieś tam takie małe gryzonie, żeby je tam nastawiać pułapki. Łapiemy te małe gryzonie. No i ogólnie zabawy jest dużo pracy i mało snu, ale jest świetna zabawa. Tu możesz zobaczyć to, tu powąchać jeszcze, tu coś tam, bo dzisiaj złapaliśmy takiego nietoperza, co faktycznie macie, powąchajcie, bo pachnie jak cynamon, czy jakoś tam owocowo. Właściwie 90% czasu, który tutaj są, spędzają w terenie, wykonując właściwie robotę, którą normalnie my byśmy wykonywali jako swoją pracę zawodową podczas inwentaryzacji zwierząt w terenie. Uczymy studentów tutaj tego, w jaki sposób rozpoznawać poszczególne grupy kręgowców, jakie w ogóle grupy kręgowców występują tutaj, po czym możemy rozpoznać na przykład nietoperze.
Teraz czas na sport. Maciej Wieszczyński, dzień dobry. Dzień dobry. W Kruszwicy zakończyły się młodzieżowe mistrzostwa Polski w wioślarstwie. Jednym z ciekawszych wyścigów był start czwórki ze sternikiem mężczyzn. Podium w całości należało do osad z województwa kujawsko-pomorskiego, a wygrali zawodnicy RTW Bydgoszcza. Praktycznie od pierwszej 500-ki mieliśmy bieg pod kontrolą, z miarę wielką przewagą. Co prawda im bliżej mety, tym ta przewaga się zmniejszała, ale wyszło na nasze, najlepiej jak mogło być. Dzień 19.30, początek meczu Betclic drugiej ligi Zagłębie Sosnowiec kontra Olimpia Grudziądz. Transmisja na naszej antenie, z kolei nasz serwis sportowy o 21.45. Maciej Pieszczyński, dziękujemy bardzo. Teraz to wszystkie informacje. Wieczorny serwis o godzinie 21.30. Zapraszam i do zobaczenia.